To są zdjęcia z dzieciństwa, a dzisiaj na ich podstawie wybieram chłopaka. Dobra, rozpoczynamy etap pierwszy. Kasia. Pan numer jeden. No dobra, bardzo uśmiechnięta osóbka. Bardzo. Co my tu rowerek mamy? W tle. Właśnie, to jest rower. I piłka! Miałaś taką piłkę dużą. Oczywiście, że tak. Ta osoba na zdjęciu wydaje mi się, że wygląda jakieś 2 lata. Nie powiedziałabym, że to jest roczne dziecko. No ja myślę, że 3. Na pewno nie rok. To dziecko wygląda tak, jakby mogło mieć w przyszłości za kola. Ej, jakie okropne jest. Ale przepraszam. Mam nadzieję, że pan numer jeden nie ma za koli. Ale jeżeli okaże się, że ma, to znaczy, że mamy dobre oko. No dobra, ale mamy też tutaj taki szczery uśmiech, taki na zasadzie, nie wiem jak ta osoba ma na imię, ale na zasadzie Michałku, uśmiechnij się szeroko. I... To pasuje ci Michał do niego? Ej, no! Wiesz, że pasuje Michał. I może jeszcze imiona będziemy próbować. Tak, zróbmy dobra, to! Dobra, niech będzie. Dla mnie to jest Michał. A dla ciebie? Dla mnie to jest Kuba. Kuba? Okej. Okay. Powiedz nam proszę, jak wspominasz swoje dzieciństwo? Mało co pamiętam, ale z opowiadań słyszę, że jestem właśnie jak na tym zdjęciu bardzo uśmiechnięty. Bardzo rodzinnie wspominam swoje dzieciństwo. A no dobra, a na przykład kojarzysz, nie wiem, co było twoim ulubionym słodyczem, albo czy byłeś na przykład takim jakimś złośliwym dzieciakiem? Pamiętam, że byłem niejadkiem, ale słodycze jedynie jakie dostawałem to od dziadków, przeróżne cukierki. I jakie były twoje ulubione zabawki, jak byłeś malutki? Samochody, resoraki z Hot Wheelsa. Przechodzimy do kolejnej osoby. Boże, jaki słodziak! Dobra, jak myślisz, ile ma lat? No to jest ponad rok. Ja bym powiedziała, że rok. Że tak idealnie rok. No, że koło, nie wiem, rok, 2 miesiące. To trafimy. Mi wygląda na jakiegoś Mikołaja. Nie wiem, może jakiś, nie wiem czemu, Cornel stwierdzam. O, bardzo ciężkie imię, takie Cornel, nietypowe. No. Co najlepiej wspominasz z tamtego okresu czasu, o ile w ogóle cokolwiek pamiętasz? Gry na placu zabaw, jakieś gry wchowanego, oglądanie bajek, układanie puzli z rodzicami, to myślę, że to takie właśnie wspomnienia, które najbardziej mi zapadły w pamięć. Czyli dużo czasu spędzałeś z rodzinką, z rodzicami. A ja mam pytanko, czy w tym wieku właśnie do 5 lat rodzice cię gdzieś zabierali na jakieś wakacje? Tak, wiesz co, przede wszystkim zabierali mnie tak naprawdę nad morze, do Rewala i w sumie to był nasz taki, gdzieś tam nasza taka tradycja do 12 roku życia jakoś, więc zachodniopomorskie to taki mój trochę drugi dom, mogę powiedzieć. Dobra. Najbardziej wyczekiwane zdjęcie przez nas. Numer 3. I powiem szczerze, że ja nie wiem czemu, ale patrzę na to zdjęcie i aż buźka mi się sama uśmiecha. No tak, no bo jest Scooby-Doo. Jest jakiś chłopczyk, który po prostu uśmiecha się od ucha do ucha, ma jak już dołeczki. Jak trzyma tego psa, jakby to był taki prawdziwy. Jakie to jest słodkie! To jest jego najlepszy przyjaciel na tym zdjęciu. Tutaj widzimy, że już tutaj jest to blondynek jakiś. A, niekoniecznie. Bo dzieciom się... Ciemnieją włosy. Tak, ciemnieją włosy. No to jestem pewna, że ta osoba po prostu kilka lat później też miała blond włosy. Ale tak jakby nie patrzeć na buźkę, to wydaje się być bardzo miłą osobą. I nie wiem, czasami jest tak, że po dzieciach bardzo łatwo jest potem zobaczyć, jaki ktoś będzie w przyszłości. I powiedziałabym, że jest to osoba bardzo taka towarzyska. Jezus, dusza to towarzystwa. Ja nie widzę aż tak. I powiedziałabym, że jest właśnie takim jajcarzem. Serio? Ja bym powiedziała w drugą stronę całkowicie. Że jest taki grzeczny. Że introwertyk i że... No naprawdę. Czy jak byłeś malutki, to w moim domu były jakieś zwierzaczki? No to samo chciałam. Niestety nie, bo mieszkałem w bloku i nie mogliśmy mieć zwierząt. A, czyli to był twój zwierzaczek. Tak, dokładnie. Boże, jakie słodkie. Czyli jesteś osobą, która gdzieś tam lubi bliskość? Tak. Czyli lubisz się przytulać? Dokładnie. Panowie, czy spaliście wszyscy z pluszakami w dzieciństwie? Tak. Tak. A lubicie się przytulać? Uwielbiam. Tak. Poza Scooby-Doo, co lubiłeś jeszcze oglądać? Oglądałem Bakugany, bardzo lubiłem tą bajkę. Dużo oglądałem Bena 10, miałem właśnie wszystkie te Omnitrixy całe. Za twoich czasów było Jetix? Było. A jak weszło Disney XD, to już oglądałeś? Też Disney XD? Tak, jeszcze oglądałem. No myślę, że jest to osoba w podobnym wieku jednak do mnie. Ej, ja na tej podstawie tego nie ogarnę, bo ja jedyny program, jaki oglądam, to był Cartoon Network i nie miałam Disney Channel ani takich innych, proszę. Kandydat numer 4! Tak, typowe zdjęcie przy fontannie. To jest zdjęcie na wakacjach robione przez tatę Janusza. Sandały i skarpety oczywiście są. Style. Ej, zawsze się zastanawiałam, na ilu zdjęciach w tle ludzi w albumach jestem, bo tu są ludzie w tle. Chciałam kiedyś wiedzieć, na ilu zdjęciach jestem u kogoś, wiesz, randomowo może przechodzę. Dobra, kochany, zdradź nam, gdzie powstało to zdjęcie. Możliwe, że to było w zoo robione gdzieś. I z tym zoo jest też taka historia, że jestem ubrany tak dlatego, że w trakcie jazdy, no miałem chorobę lokomocyjną, tak to nazwę, i musieliśmy pojechać do Lumpa, ubrać, kupić jakieś na jej... Okej, była awaria po prostu. Taki losowy po prostu. Tak mi się wydaje, że to jest tego okresu. Szczerze, do 16 roku życia miałam chorobę lokomocyjną. No dobra, jesteś, wyglądasz
wyglądasz na mega uśmiechniętego i zadowolonego z tego, gdzie się obecnie znajdujesz, to jakie były twoje ulubione zwierzaczki, jak byłeś mały? Zwierzaki? Zawsze psy lubiłem. Chociaż mieszkałem w bloku, to nigdy psa nie miałem, miałem rybki. No ale to tak raczej karmiłem, bo musiałem. Karmiłem, bo musiałem? Wiesz, co dla mnie jest skreślone. Jak myślisz, jak ma na imię ta osoba? Mnie wygląda Kacper. Na Krzysia. No nie, na Kacpra. Na Kacpra. Uh-huh. Mega cute. I ostatni koleżka. Powiem tak, no wygląda jak mój jakiś znajomy. A czemu wybrałeś to zdjęcie akurat? Czy to było po prostu jedno z nielicznych, jakie miałeś? Nie, uważam, że fajnie tam wyglądam, uśmiechnięty. Można powiedzieć, że słodki, uroczy. Oczywiście. A, no to pewnie to są cechy, które ma do dzisiaj, skoro opowiada tak z uśmiechem o nich. Ej, ale dobra, to była twoja ulubiona zabawka? Nie, na tamten moment miałem inną. Miałem też misia, tylko takiego mniejszego, z którym spałem. Dostałem na roczek, do dzisiaj go mam, tylko u rodziców jest. Okej. No trudno, szkoda, że krowa poszła w odstawkę. No. A co najfajniejszego pamiętasz z tamtego okresu? No to tak jak mówiłem, mieszkałem z rodzicami na wsi, psa mieliśmy, z kuzynem też mieszkałem na wsi. Jakiego psa? Dobermana. Dobra, Kasia, yes. Przed nami 5 kandydatów, trzeba jednego wyeliminować. Jakbym miała być szczera, to ja już nie pomiędzy tymi dwoma się zastanawiam. Co? Ja bym zostawiła go! Którego byś zostawiła? Tego bym zostawiła na pewno. Czemu? Nie wiem, patrzę na to zdjęcie i mówię, ale fajne. Nie, ja nie mogę. Najgorzej to jest odcinek! Najgorzej popatrzysz na dzieci i musisz dzieci wyeliminować. Powiem tak, żart z rybkami był żartem, ale no nie wyszło. I właśnie kandydat numer 4 jest osobą, którą uznałyśmy, że wyeliminujemy. Runda druga, czyli przed nami zdjęcia z okresu podstawówki. 3, 4 Okej. No. W ogóle niepodobne. W ogóle niepodobne. Ale mam wrażenie, że skądś kojarzę te buzie. A jakie imię dałyśmy? Michał i Kuba. To Michał mi pasuje teraz bardzo. Aha, bo Michał to była moja propozycja, a twoja Kuba. Tak. A to ten od zakoli był? Był. Tak? Tak. Okej, czyli od zakoli. Czyli nie ma zakoli. Ale wyglądasz na chłopca, który mógłby grać w piłkę nożną w tamtym czasie. Czy tak było? Tak jest. O, ale ej, mam wrażenie, że opisuję kogoś, kogo znam. A jakie były twoje inne zainteresowania? No głównie skupiło się to na piłce nożnej, więc temu poświęciłem najwięcej czasu. Byłeś takim rozrabiaką w szkole? Dokuczałeś innym? Podstawówce nie. A, podstawówce nie. Okej, rozumiemy. Kandydat numer 2. Let's go. Ło, jaka fota! Ale szef! Ale szef! Co to jest za fota? Naprawdę jesteś wyluzowany, koleś. Tu mamy smakosza piw różnych, tak, na pewno. Tak. To jest z tyłu Euro 2012! Co ty z tego widzisz? Patrz! Pamiętam jak dziś, że jakie były grafiki? Takie były grafiki. I to jest mocne, że ja pamiętam, jakie były grafiki w 2012 roku. I ta osoba nie wygląda na powiedzmy 12-14 lat, tylko tak 8-7, co znaczy, że ta osoba jest młodsza od nas, czyli może być około 20 lat. A jak ty do tego doszłaś? Że ja miałam 12 lat wtedy i wyglądałam na dużo starszą. No ja mieliśmy powiedziane, że max 8 A, no właśnie, oni mieli mieć max 8, no więc 4 lata, czyli... czyli naprawdę ktoś może mieć 20 lat i wyszły mi pierwszy raz obliczenia matematyczne! I to w ciemno! No to jakie były twoje zainteresowania? Wiesz co, przede wszystkim taniec i gdzieś się tego trzymałem przez bardzo długi okres życia. Gdzieś tam jakieś gry komputerowe. Co tańczyłeś? Hip-hop i breakdance swojego czasu. A w co grałeś? W Simsy. Okej. I w Harry'ego Pottera, to tam pierwsze takie części. W tej kieszonce, która jest na zdjęciu, był telefon twój? Wiesz co, chyba tak, ale nie pamiętam, ale jest duże prawdopodobieństwo. I to chyba był taki ten Samsung, jeden z pierwszych, co miały wymieniane klapki, tak mi się wydaje. A, czyli z klapką? Z klapką. Nie, w sensie ten tył był taki wymieniany, gdzie taka wielka bateria była. I to był dotykowy jeszcze. Dotykowy? No to jest 2012, nie? Ja myślę, że młodszy od nas jest to chłopak. No dobra, dzięki wielkie. Kandydat numer 3. Let's go. O kurde. O, selfiaczek tutaj jest. To jest z czasów podstawówki po prostu, a nie 8 lat, tak? Dokładnie, jest to trzecia klasa bodajże podstawowa. Co? W trzeciej klasie podstawówki wyglądałeś na tak dorosłego, dojrzałego? Nie powiedziałbym absolutnie. Dostałem wtedy mój pierwszy dotykowy telefon i miałem fazę na robienie sobie zdjęć i przerabianie na czarno-biały. No dobra, ziomek, co lubiłeś wtedy robić? Wygląda jakbyś lubił Musical.ly i jakieś takie rzeczy, o ile to było w tamtym czasie, bo... Nie, wtedy jeszcze nie było Musical.ly. Głównie skupiałem się na tym, że oglądałem YouTube'a
cały czas i grałem na komputerze w CS 1.6 i w Minecrafta. Czy była tylko wersja 1.6 Counter-Strike'a? Grałeś, czy były już inne części? Nie, no były, już był ten Condition Zero był. Na pewno nie było Globala. No, Global wyszedł 2012. Czyli nie było Czyli nie było go jeszcze. Widzisz, jak doszłam? No to ja dobra, ja myślę, że też ta osoba ma 20 lat po moich szybkich kalkulacjach. Mi się też wydaje, że masz 20 lat. A możesz nam powiedzieć, bo mamy czarno-białe zdjęcie, jaki wtedy miałeś kolor włosów i oczu? Oczy niebieskie, takie bardziej szare, a włosy blond. Ej, czyli miałam rację, bo na Scooby-Doo były blond włosy. Tak. Powiedziałam i powiedziałeś, że oczy ciemnieją. A zbierałeś karteczki? Nie. Na pewno z młodszy. No dobra, ale nie, to jest też facet. Faceci nie zbierali karteczek. Wszyscy zbierali karteczki. Co wy mówisz? Wszyscy się wymieniali w szkole karteczki. Nie znam żadnego faceta, który zbierał karteczki. Widzisz, jaka jest różnica między dwa lata między nami, a jednak jest różnica. U mnie wszyscy mieli karteczki. Gdybyś mały, kim chciałeś zostać w przyszłości? Jezu, chciałem być architektem. Architektem. I co? I potem w przyszłości też chciałeś być architektem? To mi się tak utrzymywało do bodajże 16 roku życia. Potem już inne zainteresowania. I kandydat numer 5. Dobra, 3, 4. No, znowu wygląda jak mój znajomy! A jak się nazywa twój znajomy? Karol! A ty nie powiedziałaś na to, że Karol to jest No nie? Tak powiedziałam wcześniej, ale wątpię, żeby to był on, ale mega cute dziecko! Wy nawet nie zgadywałeś się mojego imienia. A, czyli musimy... No, no dobra, ty, no to ja obstawiam, że albo Karol, albo Maciek. To ja obstawiam, że jest to Grzesiu. Dobra, ale widzimy znowu blond włosy, piękne niebieskie oczy. Niebieskie, no. I bardzo piękny grzyb. Piękny. Co lubiłeś wtedy oglądać i robić na co dzień? Na co dzień to Lego. Lego, tylko Lego. Jeśli siedziałem w domu, bardzo dużo oglądałem wtedy, no, pamiętam moją ulubioną kreskówką. Był taki Clifford, wielki czerwony pies. O, ja też pamiętam Clifforda. To już wiadomo, później był ten Jetix, jeszcze oglądałem. Chihuahua z Beverly Hills. O, Jezu! Ja uwielbiałam tę bajkę. Wydaje mi się, że to jest osoba zbliżona do naszego wieku. Tak, a miałeś może bajki na kasetach? Nie na kasetach, ale mój tata miał znajomego, co nam filmy nagrywał na płyty. No dobra, dzięki na razie wielkie. Tyle. Aha, o nie, trzeba kogoś wyrzucić. Dobra, przyszedł najgorszy moment na wyeliminowanie jednej osoby. To było tak, piłka nożna, taniec, tu z architekt coś tam i piłka nożna też. Tak, powiem szczerze, mimo że pierwsze zdjęcie było super, to jakoś teraz mnie nie przekonuje do siebie. Okej. Okay. A ty? Jakie masz zdanie? I ta osoba też. Właśnie, no ja bym powiedziała tą osobę, że mnie nie przekonuje. Tu były Simsy? Tu były Simsy, A tu tak. Był Counter-Strike i Minecraft. Tak, moim takiem rozumowaniem akurat wiem kto. Dobra, to ty wyrzucasz. Posłucham się twojego głosu, więc zostaje z nami numer 3, okay. A eliminujemy numer 2. Runda trzecia i w tej rundzie mamy zdjęcia z okresu liceum. Czyli najlepsze zdjęcia. Także uwaga, kandydat numer 1, 3, 4. Ej, zupełnie inaczej wygląda niż na tych poprzednich Czyli już, ci się nie kojarzy z nim? Nie. Totalnie okay. Nie. Wygląda styl na osobę, którą... Tak, na piłkarzyka. Na piłkarzyk tutaj, no. Czy byłeś w Złotych Piaskach? Nie, nie, to Grecja. I opaska na ręce, taka właśnie imprezowa jakaś. W okresie liceum grałeś w piłkę nożną? Tak. Okay. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, zdjęcia, Palestyna. Chodziłeś do sportowej klasy albo jakimś... Tak, do liceum, do... Nie, do gimnazjum sportowego, a później już w liceum nie. No to typowo, typowo. No, tak. Okay, a co lubiłeś zrobić najbardziej w okresie liceum? Oprócz grania, może trochę imprezowanie. No przecież się imprezuje w liceum, opowiadaj! Z imprezowania co pamiętam? Dużo, bo w tym okresie nie piłem alkoholu. Byłem grzeczny, tak jak na wcześniejszych zdjęciach. Mam dosyć duże osiedle właśnie w Częstochowie, więc dużo znajomych. Zawsze się weekendy na dworze gdzieś sobie wychodziliśmy pochodzić, przejść się. Na dworze? Na polu. Nie, na dworze to jest poprawna, jedyna dopuszczalna opcja. Ale przez cały okres liceum grałeś właśnie w piłkę? Gram do dzisiaj. O, okej. Okay. Byłeś w liceum czy w technikum? W technikum. O, w technikum. I na jakim profilu? Informatyka. Informatyka. I co zdawałeś na maturze? Biologię i angielski. Kurde. No dobra, a czy w tamtym czasie pojawiła się jakaś miłość? Jakieś dziewczyny się miały, no. Czy mógłbyś powiedzieć, że w okresie liceum pojawiła się pierwsza miłość? Tak, tak, można tak powiedzieć. A jakie miałeś oceny? Wiadomo, trójki się zdarzały, dwójki, ale większość to była 4-5. Nie, no to... Nie, to dobre, to dobre oceny, to bardzo dobre. A miałeś jakieś uwagi? Technikum wydaje mi się, że już pojedyncze. No, czyli tak. Czyli grzeczny chłopak. Grzeczny wtedy chłopak. Tak. Kandydat numer 3. 3, 4.
Co jest, co? Tak całkiem, o! Dobra, wydaje mi się, że to jest mega młoda osoba. Mega młoda osoba. To jest bardzo młoda osoba. Czy jakie były twoje zainteresowania w okresie liceum? Był to okres, w którym już zacząłem się trochę interesować ciuchami, jakimiś fajnymi parkami butów. Trochę chodziłem w ten świat streetwearowy. Nadal pozostała zajawka do gierek, chociaż się powoli zmniejszała. Umarły już ambicje o zostaniu architektem. Przerzuciłem się na coś innego, bardziej w stronę informatyki. Okay. Informatyki znowu. No. A byłeś w liceum czy w technikum? Byłem w liceum. No dobra, jakie jest wspomnienie, które kojarzysz najbardziej z tamtego okresu czasu? Jeżeli chodzi o okres właśnie z tego zdjęcia, to jest to okres przed samym lockdownem. Z tamtego okresu za wiele, no nie pamiętam, no bo siedziało się w domu. Czekaj, poczekaj. Czyli w trakcie pandemii byłeś w liceum. Proszę policz to, Faustyna, lecisz. Ja byłam na drugim roku studiów. Moim zdaniem ziomek jest świeżo po liceum. No w którym roku był? No, oczywiście, że w 2020. Że 4 lata jest różnicy między mną a nim. Czy w okresie liceum pojawiła się jakaś miłość? Tak, pojawiła się i w ogóle jest taki fun fact związany z tym zdjęciem, bo jest to zdjęcie, kiedy jechałem z rodzicami na ferie oraz ich znajomymi, którzy mieli córkę i tam właśnie na tym wyjeździe poznałem tą córkę i jakoś tak się zdarzyło, że się zakochaliśmy. Ale urocze, no. I długo byliście ze sobą, albo może nadal jesteście? Nie, niestety już nie jesteśmy razem, ale mamy kontakty przyjacielskie. O, bardzo mega cute, mega fajnie. Relacje. Kandydat numer 5! 3, 4. Kurde, zawsze na odwrót to. No i nic mi to nie mówi. No i nic mi to nie mówi. Okulary. No. Ej, ale szczerze, jakby tak uciąć dół i spojrzeć na samą twarz, to wygląda jak Wojtek Szczęsny. Ej, tak! Totalnie wygląda jak Wojtek Szczęsny. Jakby jeszcze zamknąć prawe oko i przymrużyć lewe, to już w Jezu, ogóle. Wojtek Szczęsny przyszedł na twój odcinek, ale super, Fausti. Ja. Co trenowałeś w liceum? W gimnazjum, bo w liceum już nie trenowałem, ale w gimnazjum biegałem. Byłem w klasie lekkoatletycznej. To zdjęcie właśnie jest też z obozu lekkoatletycznego. Czyli to zdjęcie nie jest z liceum, tylko z gimnazjum? Z gimnazjum. Okej. Okay. No to w liceum uprawiałeś nadal ten sport? Nie. Stwierdziłem, że jeśli w gimnazjum nie mam przyszłości na poziomie krajowym, to nie ma sensu tego uprawiać dalej. I na jakim profilu technikum byłeś? Na logistyku. Kurde, okej. Okay. I co, i zdawałeś maturkę? Zdawałem maturkę. A byłeś grzeczny? No miałem kolegów w technikum, którzy mieli głupie pomysły. Na przykład jakie? Mieliśmy z kolegami zastępstwa. Nauczycielki nie było w klasie, no to brało się stoły, krzesła i ustawiało się takie wielkie piramidy, na przykład papier, mumie robiliśmy na lekcji, jakieś freestyle na auli leciały na całą szkołę jeszcze z podbitki. Pojawiła się jakaś miłość w twoim życiu w tamtym czasie? Tak jest, miałem właściwie całe technikum. Prawie dziewczynę, no. A, czyli długo z nią byłeś? 4 lata, tak? Czy 5 trwało? 4,5. A no tak, bo to jest rocznik, który ma 5 lat techniku chyba. Nie. O, jeszcze 4? Tak jest. Wydajesz mi się być osobą właśnie taką zorganizowaną właśnie. Ja bym trochę skromną teraz, ale nie wiadomo. W ogóle bym tak nie powiedziała, chociaż to jest jakiś ale taki właśnie przywódca, czy się nie boi, jak pojedzie do grupy ludzi, to właśnie, że on przejmuje inicjatywę. Tak, no wydaje się być osobą towarzyską, ale nawet po sposobie mówienia. I tak dalej. Dobra, Kasia, powiedz mi, kogo z panów byś wyeliminowała jako pierwszego? Tego bym wyeliminowała. Ja też, mam takie samo zdanie. Też bym go wyeliminowała. No tutaj ja myślę, że to nie jest taki vibe'ik mój. Problem jest taki, że człowiek w życiu cały czas popełnia te same błędy i ciągnie go do jednego typu facetów. I zauważyłam ten schemat w moim życiu. Dlaczego oni są najbardziej interesujący zawsze? Przecież jest tyle różnych facetów na świecie. Dlaczego zawsze się sprowadza do tych samych? Nie mogę. Nie dam rady, ty musisz wybrać osobę, która wygrywa. Powiem tak, jestem bardzo ciekawa tej osoby z kolei. Ja też jestem ciekawa. I generalnie wybrałabym tą osobę jako taką, której jestem ciekawa, którą bym chciała na przykład bliżej poznać. A z kolei tutaj patrzysz na zdjęcie i mówisz tak. No dobra, musimy podjąć decyzję. Nie, kochana, to ty musisz podjąć decyzję. Czy ty chrumkłeś? My już z Kasią podjęłyśmy decyzję, ale to zobaczycie na koniec filmu, a teraz... Przepraszam bardzo. Ja podjęłam decyzję, ale który z chłopaków wygrywa, dowiecie się na koniec. Najpierw zobaczmy, jak wyglądają i spróbujmy dopasować zdjęcia. Powiem szczerze, że mega się boję. Znaczy, może nie boję, jestem bardziej podekscytowana. Może się okazać, że teraz te chłopaki wyglądają zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że jeden wygląda cały czas tak samo. 3, 4. Ej, nie!
Nie, nie wyglądają nie tak! Nie wyglądają tak! No, nie wyglądają tak! Ej, nie wyglądacie w ogóle! Szczerze nie mam pojęcia, który jest który! Ej, wyglądacie w ogóle totalnie inaczej, totalnie. Dobra, ej, ja już wiem, kto jest kim. Wiesz, który to jest chłopak? Bo ja widzę już. Ja nie widzę. Ja nie widzę! Nie do Kasia, błagam cię. A ma paprzyka? Bo jak ma, to ja go nie widzę po prostu. Wydaje mi się, że ma, ja ale też nie widzę. Więc już wiem, kto. Który? Pan z prawej strony, tak? Nie! Nie. Naprawdę! Zdradzać ci, czy nie? Tak. Nie. Nie. No nie, no to w takim razie pan w środku, tak? Tak. Ej, ale to jest mega mocne, że jest taka różnica. Nie, mi się tak ocenia, kogoś tak, to jest ta osoba, ona stoi przed tobą i jakby... Ale mimo wszystko widzę dużą różnicę w wyglądzie, ale tak. Nadal mam wrażenie, że skądś cię kojarzę, nie wiem czemu. Ja wiem jak reszta już. Ty też? No a, no to tutaj z prawej strony. Tak, okej, dobra, tak, zaskoczyło. Dokładnie. No i tym sposobem też pan najbardziej na lewo to jest ten pan. No ale to potem by się dopasowało. Nie, w życiu, no, nie, w życiu, nie. Ale totalnie wyglądasz inaczej niż na tych wszystkich pozostałych zdjęciach. Razem z Kasią, znaczy ja. Nie, razem z tobą w sumie. No, to akurat to razem, dobra, to była wspólna decyzja. Ale przepraszam, ona mnie zdusiła. Podjęłyśmy decyzję, że osobą, która gdzieś tam no najmniej nas po prostu sobą zainteresowała, ta osoba. Okay. Ej, czy to nie był trafiony Kacper imię? Nie. Nie, kurde, dobra. Dobra. Ej, dobra, czyli dalej jest w grze to imię, o której ci powiedziałam. No to może być to imię. Ale jestem w ogóle ciekawa, jaka jest prawda o was, to czego nie wiemy, czyli właśnie jak macie na imię, ile macie lat. Jestem Paweł, w tym roku mam 23 lata. I teraz czym się zajmujesz w życiu? Teraz studiuję i pracuję. Jak ty masz na imię? Kuba. O kurde, czyli ja trafiłam! Totalnie pasowałeś na Michała! Ej, tak szczerze byłam pewna, że to jest Michał. I ile masz lat? 21 w tym roku. 21, o jaki młody. Ja podjęłam decyzję, kto wygrywa. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka jest... Kuba! Gratulacje! Brawo, Kuba!